Dzień dobry, nazywam się Stanisław Wielgosz, a mój kolega Konrad Słuchacki. Jesteśmy z Warszawy i okolic, chodzimy do Technikum Mechatronicznego nr 1. Nasz projekt nazywa się Badanie Układu Czterowiętnikowca. Jego opiekunem naukowym jest magister inżynier Leszek Garbala. A teraz opowiemy trochę o samym projekcie. Na początku skupimy się na modelu hamowni, która ma nam zaprezentować wyniki pomiaru silników z danym śmigłem, które znajduje zastosowanie. Na przykład dzięki takiemu urządzeniu możemy dobrać odpowiedni silnik, odpowiednie śmigło do masy, którą musimy przewozić na przykład za pomocą drona. Działa to w taki sposób, tutaj montujemy śmigło wraz z silnikiem, w tym miejscu podkładamy wagę, no i poprzez badanie ciągu i sprawdzaniu tego ciągu na wadze możemy właśnie wykorzystać tę wiedzę w praktyce. Tak, uzyskujemy wyniki, dzięki którym w Excelu następnie wprowadzamy te dane i uzyskujemy pewne wykresy, dzięki którym jesteśmy w stanie określić, do jakich wymagań możemy dostosować nasze wyniki i nasze silniki wraz ze śmigłami. A teraz coś o akumulatorach i ich wydajności. Dzień dobry, nazywam się Szymon Doba. W pełni zgadzam się z moimi przedmówcami. Akumulatory sprawdzamy w taki sposób, że podłączamy do nich przyrządy pomiarowe razem z rezystorem o dużej rezystancji, który znajduje się w wodzie destylowanej. Dzięki temu służy jako radiator i skutkuje to szybkim rozładowaniem się akumulatora. I w ten sposób, dzięki odczytom z przyrządów pomiarowych, jesteśmy w stanie sprawdzić, czy akumulator posiada pożądane przez nas cechy i właściwości. Dziękuję za wysłuchanie nas. Dziękujemy za uwagę. Serdecznie zapraszamy do lajkowania, szerowania, subskrybowania i nie zapomnijcie o dzwoneczku.